Jesteś aktorem dubbingowym, jesteś aktorem dubbingowym w grach i jest rzecz, która mnie strasznie, strasznie gryzie od wielu, wielu lat, od kiedy dowiedziałem się, że jeden z moich Dawaj. ukochanych, bo ja jestem przeciwnikiem dubbingu, za wyjątkiem filmów animowanych yy, na Cartoon Network, które zawsze uwielbiałem, skandal, uważałem, że w... prawie wszystkie filmy animowane w Polsce były dubbingowane minimum bardzo dobrze albo wybitnie. Dowiedziałem się, że aktor, który grał jedną z moich ukochanych postaci, grał ją fenomenalnie. Nie będę mówił jaka to postać, no. który to samuraj Alan... w filmie animowanym. Zapytałem go, ej, a podobał ci się w ogóle? A on mi na to odpowiedział, nie, nie zag... w życiu nie widziałem ani jednego odcinka. Mhm. Czy to jest norma? Czy to jest jakby w Twojej pracy, to jest norma, że Wy nie obcujecie jakby z tym, z tym swoim materiałem? Czy oglądasz. Odcinek, jak to w ogóle wygląda, hmm. jakby od strony. No to, to jest tak, że ja mówię za, za siebie, albo z moich obserwacji, wydaje mi się, że to też wynika z tego, że na przykład jest, nie ma przestrzeni i czasu na to, żeby móc sobie pozwolić, na to, podłożyłem głos, a sobie obejrzeć cały sezon. Mm, na przykład powiem szczerze, ja na przykład w taki był animowany serial Rzut za trzy. Gdzie grałem głównego bohatera, udało mi się obejrzeć jeden odcinek. I to nie wynika z tego, że miałem jakieś uwagi do tego, albo mi się to nie podobało, tylko po prostu nie miałem czasu. Bo jak na przykład chciałem coś obejrzeć, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, że chciałem coś obejrzeć dla siebie. Albo inaczej oglądałem to z kimś i niekoniecznie mieliśmy przestrzeń na to, żeby obejrzeć animację. Więc bardziej to wynikać może z braku czasu. A jak się nagrywa to, no to się skacze. Jest sobie umowna tabelka excelowska, jest timecode, dokładnie, jest tutaj ma kwestia, ekran, cyk, jedziemy, dobra. Czas 3,18, 3,18 oglądamy, bla, 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 mówię po polsku jedziemy mhm. dalej, jeżeli jest jakby akceptowalne to. Ale oglądasz w ogóle na przykład angielską wersję przed ujęciem, czy, czy od razu jedziecie. Patrzysz tylko i możecie jakby na czasówkę, na to, jak się układają tam kłopoty. To zali... zależy, to zależy, bo są takie rzeczy, gdzie yy, jakoś jest intuicyjnie i z automatu fajnie wchodzi. I, i ja też. Yy, 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 yy... Mam taką jakąś skrytą mało umiejętność, że bardzo często się zdarza, że pierwsza interpretacja jest jakaś taką na, 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 na najlepszą na, na czuja. Mm, ale są takie sekwencje albo nie wiem, gigantyczne monologi, gdzie no, nie ma i Trzeba po prostu zobaczyć całość, jak to się tam układa, jak on tam kłapie, czy to będzie pasowało, czy, czy będzie... Mówię o animacji, bo w grach jest teraz zupełnie inaczej to wygląda. Mm. W grach ma chyba większą wolność, bo kłapy zostaną dołożone do Dokładnie. ciebie, a nie w mm. drugą stronę. To jest, to, tak? Dokładnie. Przepraszam. Potrafią, tutaj... wiesz, potrafią też dopasować. W zależności od wersji no, językowej, układ W ogóle właśnie ten no. Dobrze, taka, to nie między innymi. Tak, tak, tak ma właśnie to się powiedzieć, tak? że, ale nawet nie cyber teraz jeszcze jest bardziej rozwinięta. Jakaś yy, opcja gdzieś czytałem, że jest z barwy głosu i też akcentu yy, układ yy, Ust do, dobierany do, da, do języka. No, Jaki się tak? nauczył algorytm jakby czego i on układa, tak jakbym nie wiem, ja coś mówię i nagle kurczę, ta postać dokładnie te same grymasy ma podczas mówienia moim głosem.